Jak Państwo widzą, bazylikę na Kawęczyńskiej 53 przez drzewo. To jest kraina, proszę Państwa. Warszawa Wschodnia, kraina. Linia Mysia. Linia Mysia. I tam były też te feniksy rozdawane, proszę Państwa. Feniksy rozdawane były. W Bazylice Kawęczyńskiej. To je przenieśli do Floriana, do samego kościoła Floriana, no bo właściwie bazylika na Kawęczyńskiej 53 to też kościół, no ale chyba jakby większy niż ten Floriana, no nie wiem. Przestrzenie ogromne, kościołów setki w Warszawie mają, linia Mysia, tylko prawosławnych nie ma. No, tutaj jest pełno cyganów, tu jest tak dużo cyganów w Warszawie, jak w Angloameryce Białystok, prawosławnych ludzi dużo, a my chcielibyśmy, prawda, wiedzieć, w co wierzą prawosławni ludzie. Bo tutaj papież, w Jezusa nic, w Boga nic, Jahwe nic, Jezus nic, tylko że niedoskonały człowiek opoką sobie wyobraź. Tak jak Biblia mówi o Jezusie Chrystusie, że jest kapłanem nieprzemijającym, to oni to zrobili, wiesz, z człowieka niedoskonałego, z papieża. I ciągle o tym papieżu, i ciągle o tym papieżu. O czym prawosławni w ogóle nie mówią, no bo przecież wiadomo, że cerkiew prawosławna jest niepapieska. No, nie będę mówić antypapieska, bo nie są wrogo nastawieni, wierzą w swoje. Ale może tylko grekokatolicy jeszcze wierzą w papieża. Ale grekokatolicy to nie jest czysta cerkiew prawosławna, o czym tutaj w Warszawie się nie wie, nawet nauka nie wiedziała, bo myśmy tam kręcili film w grekokatolickiej cerkwi na Miodowej, 16 zdaje się, ale Małga myślała, że to jest cerkiew prawosławna. Nie, to nie jest cerkiew prawosławna, to jest cerkiew grekokatolicka, to jest prawie kościół, papież i Maryja.